swoich filmach bywasz krytyczna wobec współczesnego świata. Czy czujesz się zatem twórcą zaangażowanym? Tak, jak najbardziej. Dużo w świecie mnie denerwuje, irytuje, buntuje się przeciwko wielu zjawiskom, które we współczesnym świecie istnieją, pojawiają się. A mam problem, że ja nie potrafię czasami o tym mówić, nie potrafię tego inaczej wyrazić, a bardzo gdzieś mnie to w środku gniecie, więc wtedy robię film, opowiadam o tym. Czasami to również dotyczy moich własnych, osobistych problemów. Czuję się lżej, kiedy o nich opowiem, tak jakbym się ich gdzieś na zewnątrz pozbyła, taka autoterapia. W jaki sposób realizujesz swoje animowane kolaże? Najpierw jest pomysł, jakaś idea, koncepcja. Potem szukam odpowiedzi na tą koncepcję i albo jest ta odpowiedź gdzieś na jakiejś fotografii, albo którą sama robię, albo ją znajduję gdzieś. Czasami coś rysuję, czasami tworzę jakieś plamy, jakieś kształty, które potem skanuję, fotografuję. Dlaczego w Happiness operujesz tak silnymi kontrastami plastycznymi i rytmicznymi? Happiness dotyczy bardzo poważnego problemu, który jest bardzo mocno skontrastowany. W ogóle świat pokazany jest kontrastowy. Rzeczywistość jest taka mocno skontrastowana, zawsze gdzieś pomiędzy. Jest mocna, kolorowa, krzycząca, agresywna momentami. Dlatego tutaj, gdyby to nie było tak mocno skontrastowane, zarówno w kolorze, jak i w każdym innym detalu czy formie, to nie byłoby to tak autentyczne moim zdaniem. A w jakim celu wprowadzasz te popkulturowe motywy do filmu? To jest śmieszna rzecz. Otóż jak pokazać kicz, żeby on nie stracił swojej kiczowatości? Myślę, że on tak piękny jest w tym swoim kiczowatym wyrazie, że najlepiej pokazać go po prostu takim, jakim jest i wtedy jest najbardziej prawdziwy. No i nie miałam innego wyjścia, innego wyboru, jak tylko po prostu go tam umieścić, takim, jakim jest. Czy twoje filmy można traktować jak swego rodzaju animowane pamiętniki? Tak, jak najbardziej. Po pierwsze ze względu właśnie na te opowiadania o emocjach, o uczuciach, o buncie, który we mnie jest. A z drugiej strony mam tam swoje małe tajemnice, małe, króciutkie notateczki, albo jakiś malutki rysuneczek, albo jakiś mały napis, jakieś hasło, jakiś symbol, który umieszczam w jakimś tajemniczym miejscu, tajnym, o którym tylko ja wiem. I czasami jak ktoś by przez przypadek zrobił stop klatkę i mógłby sobie odnaleźć tą tajemnicę. Oczywiście jeszcze musiałby wiedzieć, że to właśnie ta tajemnica.